Będę robiła dwa soki. Jeden będzie cały zielony, a drugi będzie jabłko-marchew. Jest godzina 7. Wstałam o 5:55. Ja ogólnie lubię taki długi poranek, lubię sobie wszystko tak rozplanować, tak niespokojnie. Ten wypiję cały, ten zostawię na później. Wiadomo, robienie soków jest strasznie długie. Takie coś zajmuje mi około pół godziny i wolę po prostu zrobić więcej tego i mieć to na później. A to jest dobre. Szczerze mówiąc, gorzej wchodzi mi ten sok, bo tutaj jest dużo imbiru i zawsze mam takie gorzkie. Będę musiała się rozejrzeć nad nową sokowirówką. To mam wszystko popękane. Musiałam zakleić aż taśmą. To jest prawie też stępiałe. W ogóle już nie wyciska mi tak dobrze jak na początku. A więc jeżeli macie jakąś dobrą sokowirówkę do polecenia, dajcie mi znać w komentarzu. Chcę iść teraz szybko do Żabki, ubrać się, ponieważ nie ma nic w domu do jedzenia. Szybko kanapki. Mam teraz obsesję na punkcie papryki wędzonej. Dodaję ją wszędzie. Chodź tutaj. Chodź tu. Ona uwielbia mi uciekać ostatnio. Muszę zaraz jechać. Nalałam sobie sok, który dzisiaj zrobiłam rano i wypiję to w szkole. Wypijam kawę i jadę. Jak ja wyglądam. Uwaliłam sweter sokiem marchewkowym i muszę go teraz szybko wyprać. Dobra, idziemy szybko do pralni. Nie wiem, czy to się odpierze, szczerze mówiąc, ale spróbuję. Nie chcę też, żeby ten sweter się skurczył, bo jest super. Chcę się teraz pouczyć polskiego z Młodej Polski, bo będę miała sprawdzian. O dziwo, z matematyką nie mam dużego problemu w tym roku. Rok temu to był dramat. Żyłam w tamtym roku szkolnym wakacjami, jakoś nie mogłam dać sobie takiej przerwy, że już jest koniec wakacji, trzeba się skupić na nauce. Ale też mi się wydaje, że rzeczywiście jak mam klasę maturalną, to jednak każdy, czy chce, czy nie, musi się obudzić. Więc do osób, które pisały maturę, czy rzeczywiście to jest takie straszne? Nie wiem. Powiedziałabym szczerze mówiąc, że bardziej się stresuję życiem po maturze, bo jednak to jest jeszcze większy krok. Nieważne jak bardzo stresuję się maturą, to te życie pomaturalne jeszcze bardziej mnie dobija, bo ja w ogóle nie mam pojęcia, co będzie Nela robiła w drugiej połowie 2025 roku. Przeraża mnie ten fakt. Nie mam pojęcia, nie wiem gdzie ja będę. Zrobiłam krótkie notatki z polskiego, właśnie z Młodej Polski. Będę miała z tego sprawdzian w tym tygodniu. Ogarnęłam wczoraj swoją łazienkę, więc chcę tu siedzieć jak najdłużej. Wszystko jest czyste. Co prawda wy widzicie cały czas czystą łazienkę, ale są takie momenty, kiedy żyję w brudzie. Ale też z drugiej strony wydaje mi się, że mam tak dobrą dyscyplinę na temat sprzątania. Nie robię żadnych wymówek, jeżeli rzeczywiście jest brud, naprawdę sprzątam. Nawet jeżeli mi się nie chce, nie mam ochoty, dalej to robię. A więc
więc jak pamiętacie lub nie, ja bardzo często się rozciągam i rok temu, dosłownie pod koniec roku, już umiałam prawie szpagat, ale naderwałam sobie o tutaj mięsień i znów zaczęłam się rozciągać i oczywiście co? Znów naderwałam. Nie rozciągałam się przez tydzień i wiem, że teraz mam duże braki. Dziękuję bardzo za oglądanie, daj łapkę w górę, jeżeli spodobał Ci się film i możesz napisać do mnie w komentarzu lub na Instagramie, gdziekolwiek. Do zobaczenia już niedługo.